I zaraz, proszę Państwa, przechodzimy do druku numer 7. Proszę Państwa, druk 7 dotyczy tematu, który pojawił się na sesji tydzień temu. Nie tydzień temu, tylko na poprzedniej sesji po prostu. Mowa o budżecie partycypacyjnym. W poprzedniej sesji było tłumaczone, że stowarzyszenie chciało zorganizować Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska chciało zorganizować pilotażowo w Krakowie, w trzech dzielnicach akcję budżetu partycypacyjnego. Ma to w efekcie końcowym polegać na tym, że dzielnica przeznacza pewne środki w 2014 roku na realizację, a w 2013 roku odbywają się cztery spotkania organizowane przez to stowarzyszenie, mające na celu po pierwsze zebrać pomysły mieszkańców na temat tego, jak można byłoby wydać środki, co u nich jest potrzebne do zrobienia. Następnie wytłumaczyć mieszkańcom, jak działa dzielnica i czy to jest w kompetencjach dzielnicy, bo zadania to muszą być w kompetencjach dzielnicy. Następnie jest badanie tych zadań przez jednostki miejskie i kolejne spotkania doprecyzowujące te zadania, a na ostatnim spotkaniu mieszkańcy głosują nad wyborem tych zadań. Każdy z nich musi oddać 3 głosy, z tym, że jeden głos ma wagę 3 punktów, drugi 2 punktów i jednego punktu. I to zadanie, które zostanie wybrane jako najbardziej punktowane, czyli najbardziej potrzebne dla mieszkańców, będzie realizowane przez daną dzielnicę. Taka była propozycja ze strony tego stowarzyszenia. Wiemy, że nad tym projektem patronat objął przewodniczący Rady Miejskiej. Nie wiemy, czy na pewno, ale padł również głos od pani wiceprzewodniczącej Jantos, że zaproponuje w budżecie na rok 2014, aby kwota, którą dadzą dzielnice, została powiększona o jakieś wsparcie z budżetu miasta. Czyli jest to dodatkowo okazja, a może szansa na ściągnięcie dodatkowych środków do naszej dzielnicy. I dlatego jako zarząd proponujemy Państwu następującą rzecz. Przystąpienie do tego obszaru, znaczy aktywności społecznej, czyli do tego programu, który ma nazwę Dzielnice się liczą, oraz realizację go na Górce Narodowej, przeznaczenie priorytetów w 2014 roku kwoty 100 tysięcy złotych. Wybór lokalizacji wynika z prostej przyczyny. Na Górce Narodowej ciężko jest mieszkańcom wytłumaczyć, że dzielnica nic nie może zrobić dla nich, bo zadania są kilkumilionowe. I w tym programie, realizowanym nie przez radnych, tylko przez niezależne stowarzyszenie, chcemy pokazać też mieszkańcom, że obiektywnie sami wybiorą zadania i sami sobie zobaczą, co jest realizowane i co nie. Myślę, że to miało olbrzymi wymiar edukacyjny, szczególnie na tym osiedlu, które jest bardzo aktywne, jeśli chodzi o mieszkańców, którzy ciągle mają tak naprawdę postawę mocno roszczeniową. Myślę, że to jest dobra postawa względem miasta. To nie zmienia faktu, że też wymaga zrozumienia z ich strony i to może pomoże. Jedną rzecz, którą należy nanieść do tej uchwały, to paragraf drugi, który został autopoprawką na zarządzie przed sesją przyjęty. Deklaruje się przeznaczenie w budżecie, przeznaczenie na ten cel, deklaruje się przeznaczenie. Pracownia obywatelska, nie pracownika obywatelska. Dwa razy ten punkt. Automatycznie, tak, trzeba poprawić. Deklaruje się przeznaczenie na cel budżetu partycypacyjnego kwoty 100 tysięcy złotych na zadania priorytetowe w 2014 roku. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chciał coś w tym temacie powiedzieć? Nie widzę, więc zachęcam do rozmowy. Chodzi o Górkę Narodową? Górkę Narodową, tak. Chodzi o tak naprawdę dwa osiedla. Jedno to jest Kuzińsko-Ontariowskie na całej długości, a drugie to jest osiedle Goty. Proszę Państwa, w takim razie otwieram głosowanie i zachęcam Was do zagłosowania, bo wbrew temu, co nieopatrznie powiedziała Pani na poprzednim spotkaniu,
to nie jest przekazywanie kompetencji radnych mieszkańcom, tylko to jest, myślę, że w dużym stopniu godne naśladowanie konsultacji społecznych. I budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Dokładnie. A w naszym wypadku takie coś już się dzieje na Górce Narodowej w tym roku. Mieliśmy pierwsze spotkanie z pani Ada też była. I takie stowarzyszenie mogłoby nam bardzo pomóc, bo nie ukrywam wcale, że... Ale mówimy o Krowodrzu. Tak, przepraszam, że w tym roku tak, na Krowodrzu Górce oczywiście. Przepraszam, przejęzyczenie. Nie ukrywam, że właśnie takie wsparcie by nam było bardzo pomocne w organizacji tych spotkań i w informowaniu mieszkańców o tym, o ich rezultatach. Dobrze, nie było pytań, nie było zgłoszeń. Poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, proszę podniesienia ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał? Dziękuję. 5 przeciw, 1 wstrzymujący i Nie, nie wróciła, czyli jest 19, czyli mamy 12. I 12, tak. A ja doszłam. Dobra. Ale jedna tak, dlatego, bo jedna było jeszcze.